Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką, raczej komiksem z serii opowieści z Bukowego Lasu, tym razem tom Królicza Melodia. Cała opowieść zaczyna się od tego, że brakuje w domu jajek, no i króliczki, żeby dostać smaczne naleźniki na podwieczorek, no muszą wyprawić się po jajeczka do sklepu, do miasta. Wędrówka jest no, dość długa i po drodze mogą podziwiać piękny ogród pana Pattisona. Do tego opowiadają sobie, że słyszały, że ten pan Pattison jest straszny. W mieście z kolei mają kolejną atrakcję. Tam zobaczą plakat informujący o kiermaszu. W czasie kiermaszu będą różnorodne konkursy, między innymi śpiewania i gry na instrumentach. Króliki oczywiście postanawiają wziąć w nim udział. Rodzina Rabatków będzie intensywnie pracować, ale nim zacznie pracę, musi dotrzeć do domu. No a po drodze zdarzy im się wypadek, a raczej zostaną napadnięci przez miejscowych łobuzów, którzy będą dość długo utrudniali życie różnorodnym osobom, które postanowią wziąć udział właśnie w tym konkursie. A wszystko przez to, że łobuzy chcą wygrać ów konkurs, chcą zdobyć pierwsze miejsce. Cała historia jest bardzo prosta, a z drugiej strony bardzo pouczająca. Ale bez takiego nadmiernego moralizowania, bo opowieści z Bukowego Lasu właśnie słyną z tego, że nie ma tutaj niesamowitego moralizatorstwa. Za to mamy piękne pokazanie dobrych wzorców, takich, które każdy z nas chciałby, aby funkcjonowały w społeczeństwie. No i tutaj króliczki będą intensywnie pracować. Przyjdzie im też przeprosić pana Pattisona za wyrządzone szkody w czasie wypadku. No niby nie są winni, bo to nie oni spowodowali wypadek, w którym wpadli do ogródka pana Pattisona, no ale jednak te szkody spowodowali i wypadałoby przeprosić, nawet jeśli to oni też są pokrzywdzeni. Jak skończy się cała historia, musicie się przekonać sami czytając. Ja Was zapewniam, że cała ta seria jest bardzo pouczająca, taka cieplutka, rodzinna. Mamy tutaj świetne wzorce rodzinne, mimo że brakuje mamy. Mama oczywiście zginęła kiedyś tam z powodu polowania. No i króliczki wychowuje tata z ciocią. Polecam i do zobaczenia.